Magda Kubecka, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, akcja w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pod tytułem Biblioteka, miejsce czytania, miejsce działania. Do 20 lutego można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej instalację, taką naszą propozycję artystyczną, komentarz dotyczący funkcjonowania biblioteki jako pewnego miejsca, jako instytucji kultury. To jest kilka takich punktów w przestrzeni biblioteki, które mają uruchomić różne zmysły, mają tę przestrzeń trochę odświeżyć, łatwo je bardzo rozpoznać, bo wszystkie mają kolor pomarańczowy. Zapraszam do takiego spaceru po zakamarkach BUW-u, słuchania, oglądania, zaglądania, dotykania, odpoczywania i wielu innych rzeczy. Natomiast teraz od czwartku 21 stycznia do niedzieli mamy mały festiwal wokół bibliotek, słowa, czytelnictwa i serię warsztatów, spotkań i różnych wydarzeń kulturalnych. Właśnie za mną w tej chwili toczy się warsztat prowadzony przez Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej. Kilka działań, które mają wciągnąć przechodniów, użytkowników biblioteki do wspólnego, no właśnie, wspólnej zabawy słowem, książką, do zadawania sobie pytań dotyczących właśnie naszego stosunku do literatury. A w najbliższym czasie, dzisiaj o 21:00 w zakamarkach BUW-u Nocne Opowieści, Stowarzyszenie Studnia O zaprasza na swoją opowieść o bibliotece. I przez kolejne dni cykl warsztatów, m.in. o designie w bibliotekach, cykl wykładów, do których zaprosiliśmy animatorów kultury, wykładowców, m.in. Piotra Rydsona. Warsztaty tworzenia książki, artystycznie warsztaty ceramiczne dla dzieci. W niedzielę na zakończenie od 14 do 18 akcja zbieranie nienapisanych książek. Zapraszamy wszystkich ludzi, którzy tutaj się pojawią, do zostawiania swoich historii, swoich pomysłów na książki, które nie zostały napisane albo które zostały napisane, do których oni nie dotarli. Więc takie działanie na zakończenie. A na instalację zapraszam do 20 lutego.